Moi drodzy, mamy przed sobą rozważanie Bożego Słowa. Tak na dobrą sprawę chciałbym kontynuować temat, który rozpocząłem, kiedy byłem na nabożeństwie tutaj ostatnim razem. Mówiłem wtedy na temat natury Jezusa Chrystusa, na temat bóstwa Jezusa Chrystusa. Dzisiaj chciałbym zrobić kolejny krok i mówić na temat natury, na temat tego, kim w ogóle jest Duch Święty. Ale zanim będę czytał słowa, które w jakiś sposób odkrywają nam tajemnicę Ducha Świętego, to chciałbym jeszcze raz, dzisiaj już trzeci raz, przeczytać słowa, które są na początku Księgi Dziejów Apostolskich, żeby zwrócić uwagę na to, że są rzeczy naprawdę pierwszoplanowe. I to, o czym dzisiaj mówimy, do takich należy. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Myślę, że to, co zawarte jest w tych słowach, chyba jest najcenniejsze. Wiem, że rozmawianie o naturze Ducha Świętego jest ważne, ale gdyby tak się zdarzyło, aż strach pomyśleć, ale gdyby tak się zdarzyło, że nie doświadczamy obecności Ducha Świętego w swoim życiu, gdyby, nie daj Boże, miało tak się zdarzyć, że nie będziemy napełnieni Duchem Świętym w naszym życiu, to wszelkie rozmowy na temat Jego natury, na temat tego, kim jest, no w naszym życiu naprawdę nie odegrają szczególnej roli. Dlatego taki akcent, jak powiedziałem, w moim odczuciu najważniejszy. Najważniejszy, żeby doświadczyć tego, który nam został dany i dać się mu poprowadzić przez życie, które rzeczywiście może być wyjątkowe, kiedy będzie życiem w Duchu Świętym. Ale tak jak powiedziałem, chciałbym jednak mówić na temat tego, kim ten Duch Święty jest, bo są ku temu powody. Ludzie się zastanawiają, czasami pytają, czasami szukają odpowiedzi, czasami znajdują takie czy inne rozwiązania tych poszukiwań. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj, mając przed sobą Biblię, również się w to zagadnienie zagłębili. Siłą rzeczy będzie to takie studium, gdzie pojawi się szereg wypowiedzi Pisma Świętego. Inaczej być nie może. Chciałbym, żeby to rzeczywiście tak było oparte na Słowie Bożym. I na początku chciałbym przeczytać kilka wypowiedzi, które pokazują nam Ducha Świętego jako kogoś bardzo konkretnego, jako konkretną osobę, która jest, istnieje i która jest wśród nas. Może kilka słów jeszcze takiego wstępu. Zobaczcie, niestety czasami tak się zdarza, że Duch Święty jest taką osobą, którą gdzieś tam trochę się spycha na bok. Nie przypisuje mu się tej natury, tej cechy, którą on rzeczywiście posiada, kim on jest. Czasami ludzie jakby, myśląc, że jest to Duch Święty, to jakoś tak jest to czasami bliżej nieokreślone. Ale to jest też takie myślenie trochę niekonsekwentne. Dlaczego? Bo kiedy czytamy o Bogu, że jest Duchem, to mówimy normalne. Kiedy czytamy w Słowie Bożym o aniołach, którzy są duchami, to mówimy normalne, są takie istoty. A kiedy czytamy o Duchu Świętym, to ludzie mówią: no właśnie, i nie zawsze widzą tam konkretną osobę, która za tym określeniem stoi. Natomiast chciałbym, żebyśmy rzeczywiście się na tych słowach, które coś nam chcą powiedzieć bardzo wyraźnego, żebyśmy się na tych słowach skoncentrowali. Jesteśmy teraz w Ewangelii według świętego Jana, w 14 rozdziale. To jest ciekawe, bo w poprzednim 13 rozdziale czytamy o tym, jak to Pan Jezus umywa swoim uczniom nogi, a więc jest ostatnia wieczerza. Jest to taka ostatnia chwila, kiedy można jeszcze z uczniami porozmawiać i wyobrażam sobie, że Pan Jezus, który rozmawiał z ludźmi i zawsze mówił o rzeczach ważnych, to w ostatnich chwilach skoncentrował się o tym, co naprawdę jest sednem ich przyszłości. I przygotowuje ich na tę przyszłość i mówi między innymi w 14 rozdziale, w wersecie 26 tak. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego
przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Może najpierw słowo dobrego życzenia. Chciałbym, żebyśmy na własnej skórze, we własnej duszy doświadczali pocieszenia, jakie niesie z sobą Duch Święty. Bo to się kryje za słowem pocieszyciel. Ktoś, kto potrafi coś zrobić. Ktoś, kto potrafi dać dobre słowo, utulić, coś wyjaśnić. No po prostu ukoić daną sytuację, w jakiej się znajdujemy. Ale to jest rzeczywiście cecha, którą posiada tylko konkretna osoba. Więcej, zobaczcie, czytamy tutaj, że oprócz tego, że jest pocieszycielem, Biblia mówi, nauczy was wszystkiego. Przypomni wam wszystko, co powiedziałem. No, nie potrafiłbym powiedzieć o sobie, ja was nauczę wszystkiego. Zabrzmiałoby to przynajmniej nieskromnie. Natomiast czytamy o kimś, kto jest pocieszycielem, który nas naprawdę nauczy wszystkiego, czyli ma jakąś wiedzę o wszystkim. Przypomni nam wszystko. No, ja bym się nie wziął na to, żeby na przykład przypominać wszystko, co się wydarzyło w ostatnich 2 latach w tym zborze. Nie potrafię, nie pamiętam. Uczniowie chodzili z Panem Jezusem ileś lat. Przecież nie spisywali sobie Jego słów. Ale te słowa mamy gdzieś tutaj zawarte w Słowie Bożym. Ktoś im to przypominał, ktoś pomaga im to wszystko zebrać. To jest coś naprawdę niezwykłego, co jest przypisane Duchowi Świętemu. Ale kiedy czytamy o nim jako o konkretnej osobie, która naprawdę ma ogromne zadanie do wykonania wśród nas, to między innymi w kolejnym, 16 rozdziale Ewangelii według świętego Jana, w wersecie 7 czytamy, lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Kim jest ten, który może coś takiego w ogóle uczynić? Mamy do czynienia naprawdę z niezwykłą obietnicą istoty, która ma nieograniczone możliwości. Człowiek nie potrafi przekonać drugiego człowieka do grzechu. Bo jak się uprę, to nikt mi niczego nie powie. Sprawiedliwości nie doświadczę, jeżeli nie zadziała Bóg. Nie pojmę kwestii sądu, który rzeczywiście powinienem brać pod uwagę w życiu, ale Duch Święty jest tym, który nas do tego wszystkiego przysposobi. Kolejny werset 13 mówi, lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść wam, oznajmi. Jezus Chrystus łączy z Duchem Świętym naprawdę niezwykłe nadzieje. Ogromne nadzieje. Nawet potrafi powiedzieć lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo przyjdzie ktoś, kto naprawdę dzielnie będzie sobie radził z tym wszystkim, co ja rozpocząłem. I tą osobą jest Duch Święty. Konkretna istota, która ma nieograniczone możliwości, żeby wnikać gdzieś głęboko w nas. No i Kościół chrześcijański powstał. Moglibyśmy oczywiście gdzieś tutaj akcent położyć na to wydarzenie w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy moc Boża dosięgła apostołów i w końcu mogli doświadczyć tego niezwykłego daru, który Jezus Chrystus im obiecał. Ale kiedy czytamy na przykład już o tym żywym Kościele, a nawiązuje do 12 rozdziału listu do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian, gdzie wyobraźmy sobie, jacy podekscytowani musieli być chrześcijanie, kiedy słyszeli o tym, że Duch Święty będzie im towarzyszył, że oni jako ludzie śmiertelnicy będą mieli dostęp do niezwykłych darów Ducha Świętego i one tutaj są wymieniane, czego może teraz nie będę robił, ale werset 11 mówi coś takiego. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Miliony ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa. Każdy jest częścią Jego Kościoła.
każdy mieści się w ramach tego powszechnego kapłaństwa, w którym mamy służyć i mamy zwiastować Ewangelię. Każdy inny, bez wyjątku, każdy inny, ale on wie, co może i co powinien każdemu dać, albo czego komuś nie dać. To jest niesamowite. Istota, która naprawdę ma rozeznanie w rzeczywistości, która zna naszą naturę, zna nasze, no, całe po prostu przygotowanie do tego, żebyśmy mogli podjąć się nowych wyzwań z nowymi darami, które przyniosą Bogu chwałę. Konkretna istota, zdolna do wielkich rzeczy, bez których Kościół byłby po prostu kaleki, bo przez chwilę wyobraźmy sobie, jest Kościół chrześcijański, który nie ma darów Ducha Świętego. Powiem tak, powodzenia, ja stąd schodzę. No właśnie, możemy liczyć na kogoś wyjątkowego, kogoś, kto jest obiecany przez Jezusa Chrystusa. Jest wiele rzeczy, które rzeczywiście są takie niezwykłe, bez których trudno wyobrazić sobie życie człowieka wierzącego. Popatrzmy na przykład na list do Rzymian, 15 rozdział, gdzie w wersecie 13 mówi: a Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, i teraz, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Abyśmy w ogóle mieli nadzieję, to potrzeba nam Ducha Świętego. Tak przedstawia to Nowy Testament. To nie jest tak, że naczytałem się, zrozumiałem, że jest jakiś nowy świat, no i teraz żywię taką nadzieję. To nie jest ze mnie. To jest przez moc Ducha Świętego. Bóg nam próbuje pokazać, w jakiej sytuacji jesteśmy, kiedy nie mamy tego Ducha Świętego, gdyby, nie daj Boże, miało tak się zdarzyć. Kiedy czytamy na przykład ten list do Rzymian, ale 8 rozdział, to werset 23, mówiąc właśnie o roli Ducha Świętego w życiu tego pierwszego Kościoła, mówi między innymi: podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Nawet w modlitwie czasami możemy być bezradni. Czasami nie wiemy, o co się modlić, bo my chcemy się modlić o to, żeby Boża wola spełniała się w naszym życiu. No to znajdź taką Bożą wolę bez Ducha Świętego. Ile to razy wydaje się człowiekowi: tak, to jest dobre. No, cała Biblia jest przykładem tego, jak bardzo potrafimy rzeczywiście się rozeznać w rzeczywistości. Ale Bóg mówi, nie musimy być takimi ludźmi zagubionymi. Pod warunkiem, jak tutaj czytamy, że tym, który nas będzie wspierał, nawet w naszych modlitwach, w tych intencjach, które do Boga zanosimy, to jest Duch Święty. List do Efezjan, 4 rozdział, werset 30. W ogóle to jest też taki finał jakby dłuższej wypowiedzi apostoła Pawła, który mówi na temat tego, jak żyć, albo jak się nie zachowywać, kiedy już człowiek przyznaje się do Jezusa Chrystusa. Ale w wersecie 30 mówi: a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. No zasmuć kogoś, kto nie jest osobą. No trochę karkołomne zadanie. Ale Duch Święty jest konkretną istotą, która rzeczywiście, no, ma uczucia. Możemy go zasmucać, kiedy robimy to, co wcześniej było opisane. Różne grzechy, grzeszki, które czasami wypełniają życie człowieka. Jest to tragiczne. Niszczymy samych siebie. Ale Biblia mówi, zasmucamy też Ducha Świętego. Ludzie, którzy żyli w tamtych czasach, dokładnie o tym wiedzieli. Ten Duch Święty był ciągle dla nich ważny i co by nie miało się pojawić w naszym życiu dobrego, to tylko dzięki niemu. Może jeszcze kilka wersetów. Na początku Dziejów Apostolskich mamy opis nie tylko tego kościoła pięknego, żywego, świętego, ale kościoła, który składa się z ludzi, tak jak dzisiaj. Czasami ludzi zagubionych. I może, żeby nie opowiadać tej historii bardzo długo, powiem tylko, że jest to historia Ananiasza i Safiry, którzy chcieli się zapromować w kościele, ale Bóg na to się nie zgodził.
każdym razie, kiedy zachowywali się obłudnie, to jest powiedziane między innymi w wersecie trzecim, okłamałeś Ducha Świętego. No gdyby Duch Święty nie był konkretną istotą, no to jak można go okłamać? Mnie ktoś może okłamać. No nie jest trudne. Każdy człowiek może powiedzieć coś, co nie jest prawdą. Ale czytamy tutaj, że można też próbować przynajmniej, bo chyba, na pewno się to nie udało w tym momencie, ale ci ludzie rzeczywiście zachowali taką postawę. Można go okłamać. Byśmy mogli czytać w 12 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza, jak to Pan Jezus przestrzega przed tym, że ktoś może popełnić grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Grzech tragiczny, grzech naprawdę straszny, taki ostateczny, od którego człowiek się już po prostu nie odwróci. Tak daleko zaszedł. Nie nam oczywiście rozsądzać, w którym to momencie życia człowieka może się pojawić, ale Jezus Chrystus mówi, taka jest możliwość. Tak czy inaczej, można także przeciwko temu Duchowi Świętemu, który z jednej strony jest naszym pocieszycielem, ale można przeciwko niemu zgrzeszyć. To jest początek tego naszego dzisiejszego rozważania. Widzimy, że Kościół chrześcijański żył w takim ciekawym przekonaniu. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja kiedy czytam Nowy Testament, to nie czytam o rozdyskutowaniu ludzi na temat Ducha Świętego. To rozdyskutowanie przyszło później. Czwarty, piąty wiek, ludzie, to prawie wojny krzyżowe, to znaczy oczywiście tym narzędziem, którym się posługiwano wtedy była Biblia. Ale nie wiem, czy Pan Bóg rzeczywiście brał udział w tych rozmowach, bo często były naprawdę bardzo okrutne. Natomiast w czasach Nowego Testamentu, kiedy ludzie dokładnie wiedzieli, kim ten Duch Święty jest i doświadczali Jego mocy i wiedzieli, co to jest napełnienie Duchem Świętym, to nie gadali, tylko żyli. I teraz może zaproponuję bardzo taką subiektywną moją ocenę, ale wydaje mi się, że im mniej tego Ducha Świętego jest w życiu, tym więcej się o nim mówi. Wątpliwości, dyskusji, argumentów. A jest taki wdzięczny temat, bo cytaty się znajdą. Natomiast nie o to chodzi. Kościół chrześcijański czuł takie uzależnienie od tej mocy, która ma się rzeczywiście w ich życiu pojawić. I wiedzieli, co to jest. I nikt im nie musiał tłumaczyć, że to jest konkretna istota, która kieruje ich życiem, bo tak właśnie to życie przez nich było po prostu przeżywane. Kiedy mówimy w ogóle o Duchu Świętym, samo słowo duch, ja przepraszam, nie jestem tutaj specem od greki, więc nie chcę się wymądrzać, przepraszam, ale no wiem, że coś takiego jak duch w Piśmie Świętym ma rodzaj nijaki. No być może dlatego niektórzy mówią, a to nie wiadomo właściwie co to jest. Tylko, że kiedy czytamy Nowy Testament, to przy okazji mówienia o Duchu Świętym bardzo często mówi się o nim z takim pewnym dodatkiem. To jest taki zaimek osobowy rodzaju męskiego. Po grecku to brzmi ekeinos, a my znajdujemy w Nowym Testamencie słowo on. A gdy przyjdzie on, duch prawdy. I to jest ciekawe, bo jeżeli jest to zaimek osobowy rodzaju męskiego, to tego się nie używa do istot, które nie są osobą. A w Nowym Testamencie tak właśnie jest to wykorzystywane. I tutaj kwestia w zasadzie mogłaby być już bardzo jednoznacznie rozstrzygnięta. Ale myślę, że jest wiele innych argumentów, które warto wziąć pod uwagę. Tak myślę o takiej praktyce życia chrześcijańskiego. Na przykład, kiedy czytamy apostoła Pawła, kiedy sięgamy do listu do Tymoteusza, a ten wypowiada się na temat Biblii, powstania Biblii, to mówi między innymi tak. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. I co mówimy? No normalne. Żaden zgrzyt. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Ale o tym samym mówi apostoł Piotr w swoim pierwszym liście. I mówi tak. Proroctwo nigdy nie przychodziło z woli ludzkiej, ale wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. To ciekawe.
Raz czytamy, że Pismo powstało z natchnienia Boga, raz Ducha Świętego. I to nie jest przyczynek do kłótni chrześcijańskich. Po prostu to jest stosowane zamiennie i nikt nie widzi w tym zgrzytu. Duch Święty jest traktowany jako Bóg. Zresztą podobnie sięgaliśmy do tej historii z Ananiaszem i Safirą. Tam, kiedy Piotr musi tak po męsku porozmawiać z Ananiaszem, później niestety i Safira dowiaduje się prawdy o swoim tragicznym losie, to tam jest powiedziane, co już czytałem, że okłamaliście Ducha Świętego, ale nieco dalej w czwartym wersecie, pod koniec czwartego wersetu jest powiedziane, okłamaliście Boga. Okłamaliście Ducha Świętego, okłamaliście Boga i nikt nie przerywa nagle autorowi Dziejów Apostolskich, mówi, to wy się zdecydujcie, kogo on tak naprawdę okłamał. My się nie musimy decydować. To jedno i drugie jest prawdą. Jeszcze ciekawy taki zestaw dwóch wersetów Pisma Świętego znajduje na końcu Dziejów Apostolskich. Otóż tam czytamy między innymi o tym, że w końcu ta długa, niebezpieczna podróż Pawła do Rzymu się skończyła. Jest w więzieniu, oczywiście nie tym ostatecznym, gdzie umrze, ale w takim domowym więzieniu, do którego mogą przychodzić ludzie i go odwiedzać. No i między innymi czytamy o tym, że od wiersza 23, ostatni rozdział, a naznaczywszy mu dzień, zeszli się u niego w jego mieszkaniu jeszcze liczniej, a on im wyłuszczał sprawę od rana aż do wieczora. Składał świadectwo o Królestwie Bożym i przekonywał ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżesza oraz proroków. Jedni dali się przekonać jego słowom, drudzy natomiast nie uwierzyli. Nie mogąc dojść ze sobą do zgody, zaczęli się rozchodzić, gdy Paweł rzekł jedno słowo. Dobrze Duch Święty powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza, mówiąc, idź do tego ludu i mów. No i tam jest cytat rzeczywiście z księgi Izajasza, który mówi o tym, że ludzie będą widzieć, ale zarazem niczego nie zobaczą, będą słyszeć, ale jakby nic nie usłyszeli. No tragiczna przyszłość, którą zapowiada Izajasz w tych słowach. Ale ciekawe jest to, że kiedy apostoł spisuje te słowa, kiedy autor Dziejów Apostolskich spisuje te słowa, przytacza Pawła, który z całą świadomością mówi, dobrze Duch Święty o was prorokował. No więc rozważając takie zagadnienie, chciałbym tak szybko przejść do tego rozdziału, gdzie ten Duch Święty prorokował i zobaczyć, jak to było. Nie trudno to zrobić, bo ten cytat jest zasięgnięty z szóstego rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich. I tutaj, gdybyśmy zaczęli może od samego początku, to jest powiedziane, w roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie. Gdybyśmy tak sięgnęli dosłownie, tam jest powiedziane, widziałem Jahwę siedzącego na tronie. No, tam są jacyś aniołowie, tam jest ta dramatyczna rozmowa proroka z Panem Bogiem, kiedy mówi, zgrzeszyłem, jestem człowiekiem nieczystych wart. Znaczy, Bóg mu przebacza grzechy i śle do zadania, do misji. Ale nie o tym teraz mówię. Teraz mówię o słowach, na które powołuje się autor Dziejów Apostolskich. I on mówi, dobrze Duch Święty o was prorokował. Powołuje się na słowa, gdzie jest mowa o Jahwe, który siedzi na tronie. To ja się pytam, to w kogo on wierzy? Znaczy, ja nie mam wątpliwości, że dla niego to nie jest problem, to nie jest herezja. Utożsamia Ducha Świętego z tym, który ma takie imię, jak tutaj czytamy w księdze Izajasza. I tak, moi drodzy, moglibyśmy rozważać tę postać, nie mając przekonania, że znamy odpowiedź na wszystkie pytania. Ale na wiele z nich Słowo Boże nam taką odpowiedź daje. Znowu wracając do księgi Ewangelii według świętego Jana, 14 rozdziału. Jedno słówko, drobne słówko, gdzie czytamy, ja prosić będę Ojca
i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Inny pocieszyciel, inny to znaczy jaki? I tutaj znowu bardzo ciekawe myśli daje nam to, gdy sięgamy do języka greckiego. Grecy używali dwóch słów, żeby powiedzieć inny. Jedno słowo to było słowo alos, a drugie słowo heteros. No chyba szczególnie to drugie słowo jest nam takie dosyć brzmiące, znajomo, bo kiedy na przykład mówimy o związku heteroseksualnym, to mówimy o związku między mężczyzną i kobietą. Czyli to jest ktoś inny, innego rodzaju po prostu. No kobieta to i mężczyzna. No jakby, ale to jest, wiadomo, różnimy się. Natomiast słowo alos, które jest tutaj użyte, jest tłumaczone w zrozumieniu inny, ale tego samego rodzaju. I to jest ciekawe. Pan Jezus mówi, ja poślę wam innego pocieszyciela, ale tego samego rodzaju. Co kto? Co on sam. Nie inny, gorszy, nie inny, nie wiadomo kto. Nie, inny, ale tego samego rodzaju. Tak to bezpośrednio rozumieli ludzie, którzy słuchali apostoła i, no i oczywiście znali ten grecki, jak posługiwali się nim po prostu na co dzień. Kolejny argument, który naprawdę dla mnie jest bardzo ważny, to to, że przypisywanie Duchowi Świętemu takiego mniejszego autorytetu, mówienie o nim, ja nie mówię, że w naszych kręgach jest to jakieś tam problematyczne, ale mówienie o nim jako pewnej tylko mocy, którą Bóg wykorzystuje, też jest nieuzasadnione, bo no nawet te takie klasyczne, najbardziej chyba nam znane słowa, kiedy Pan Jezus mówi, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami, no wiadomo, od Jerozolimy aż po Podkowę Leśną. Także apostoł mówi, przepraszam, Jezus Chrystus mówi, weźmiecie Jego moc, moc, którą ma Duch Święty. A więc to On ma moc, a nie jest inaczej. Takich też wypowiedzi mamy sporo. I znowu warto mieć taką świadomość tego, że gdy mówimy o Duchu Świętym, to nie pojawił się jakiś nowy temat, bo Pan Jezus krótko przed śmiercią postanowił ludziom powiedzieć o czymś świat do tej pory no, nie miał zielonego pojęcia, a Bóg do tej pory się na ten temat nie wypowiadał. Otóż wypowiadał się. Przypomnijcie sobie może, kto modli się takimi słowami? Nie odrzucaj mi od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Dawid. 1000 lat przed Chrystusem. Człowiek, który nagrzeszył, narozrabiał, ale Bóg mu przebaczył. Czego oczekuje? No, przebaczenie to jest jedno, ale nowy początek jest możliwy tylko dzięki spełnieniu tej prośby. Nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. No nie jest tak, że dopiero w czasach Nowego Testamentu ludzie dostali coś, o czym w Starym Testamencie ludzie nawet nie marzyli. Ludzie, którzy wtedy wierzyli w Pana Boga, nie wyobrażali sobie życia z Nim bez Ducha Świętego. A niektórzy tego życia bez Ducha Świętego próbowali. Bo na przykład, gdy czytam słowa z Księgi Izajasza z 63 rozdziału, no znowu prorok żyjący jakieś tam 700 lat przed Chrystusem wspomina jakieś odległe czasy i mówi tutaj od wiersza 9, nie posłaniec i nie anioł, lecz jego oblicze wybawiło ich. On sam ich odkupił w swojej miłości i swoim miłosierdziu, podźwignął ich i nosił ich przez wszystkie dni prawieków. Lecz oni byli przekorni i zasmucili ducha Jego Świętego. Paweł przestrzegał przed tym, żeby nie zasmucać Ducha Świętego. No byli ludzie, którzy poszli niestety tą drogą, na której błogosławieństwa nie ma. Ale powtarzam, lecz oni byli przekorni i zasmucili Ducha Jego Świętego. Wtedy przemienił się w ich nieprzyjaciela, sam przeciwko nim walczył i wspominali dawne dni Mojżesza i jego lud. Gdzież jest ten, który go wyprowadził z morza? Gdzie jest pasterz jego trzody? Gdzież jest ten, który włożył Ducha swego Świętego do ich serc?
strasznie żyć bez Ducha Świętego. Żyć jakimś życiem wiary to jest niemożliwe bez Ducha Świętego. Ja wiem, że przyszedł taki moment, kiedy ten Duch Święty działał w jakiejś takiej bardziej spektakularnej formie, ale tutaj czytamy o tym, że ludzie, którzy wierzyli w Boga, wiązali z Duchem Świętym naprawdę niesamowite nadzieje. Wierzymy. Wierzymy jako Kościół, że Bóg Ojciec jest Bogiem. No, co tu dyskutować, ktoś powie. Wierzymy, że Duch Święty jest Bogiem, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Trzy oddzielne istoty, ale które mają dla nas ogromne zadanie do wykonania. Dla nas, w nas. Apostoł Paweł na przykład kończy list do Koryntian, drugi list do Koryntian i wypowiada słowa, które czasami są cytowane czy czytane jako słowa błogosławieństwa, a brzmią one tak. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będą z nami wszystkimi. Ale to jeszcze nie jest amen, jeszcze kazanie się nie kończy. Niemniej wyobraźmy sobie, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga, społeczność Ducha Świętego, niech zabraknie czegoś z tych rzeczy. Współczuję sobie i każdemu, kto by chciał spróbować. Trzy istoty, które mają coś do zrobienia, które są po prostu zaangażowane w to, żeby Kościół mógł być błogosławieństwem, żeby mógł przeżywać coś prawdziwego. Takie historie, w których widzimy, jak ważne jest to, że te trzy istoty są i razem działają, możemy to zobaczyć na przykład przy okazji chrztu Pana Jezusa. No wiadomo, gdzie jest Jezus? Jest w wodzie, gdzie przyszedł, żeby pozwolić się zanurzyć Janowi. Więc jest jeden. Duch Święty spoczywa na nim w postaci gołębicy. Z nieba odzywa się głos, który mówi, ten jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. To są trzy istoty, które działają w jednym celu. Ale co ciekawe, kiedy pada słowo trzy, to człowiek może się w jakiś sposób obudzić, powiedzieć zaraz. Przecież my wierzymy w jednego Boga. Prawda. Kiedy Pan Jezus na przykład rozsyła uczniów na świat, mówi, idźcie tedy, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, prawda? Chrzcijcie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I nie używa słowa, i chrzcijcie ich w imiona, w jedno imię. Ojciec, Syn i Duch Święty ma jedno imię w przekonaniu Jezusa Chrystusa, który taką nadzieję daje apostołom wtedy, kiedy rozstaje się z nimi na tej ziemi. Czas jego działania już się skończył. Jedno imię. Jedno imię. Moi drodzy, kiedy mówimy o Duchu Świętym, siłą rzeczy koncentrujemy się bardziej na Nowym Testamencie. Co prawda sięgnąłem gdzieś tam do kilku wypowiedzi, ale nie jedynych ze Starego Testamentu. Natomiast zadziwiać może to, że o tym, o czym teraz myślimy, możemy przeczytać już na samym początku Biblii. Bo zobaczcie, jeżeli na samym początku Biblii czytamy na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, no to czytamy i mówimy sobie, no wierzymy w to. Tylko, że słowo, które tam pada, słowo Bóg, to nie jest Elohim, to nie jest Jahwe, tylko jest Elohim. Bóg. No, dla kogoś, kto nie zna języka hebrajskiego, to nie ma większego znaczenia. Ale jak doczytasz i się dowiesz, że słowo Elohim jest liczby mnogiej, a w języku hebrajskim liczba mnoga to jest przynajmniej trzy lub więcej, to myślę sobie, ojeja. To nie jest tak, że Bóg zachowuje tajemnicę do końca świata i wtedy coś nam odsłania. Wręcz przeciwnie. Na samym początku jest powiedziane, na początku Elohim stworzył niebo i ziemię. Gdybym powiedział bogowie, no to byłoby niebezpiecznie, że zaraz gdzieś tam człowiek utopi się w bawuchwalstwie, które czyhało wokoło. Ale Bóg o sobie tak mówił. Uczyńmy człowieka na obraz nasz. Kiedy stwarzał człowieka, kiedy wypędzał go z raju, to jest powiedziane, oto człowiek stał się taki jak my. Jak to tacy jak my? Jak kto? No, Bóg mówi o sobie.
liczba mnoga, trzy lub więcej. Są naprawdę ciekawe argumenty. Ciekawe do zastanowienia, które przyszedł czas, że Bóg w jakiś taki bardziej jasny sposób rozwinął. I ta forma uczyńmy człowieka na obraz nasz nie jest taką formą, jaka kiedyś pojawiła się w historii, kiedy na przykład władcy, na przykład jakiś król mówi: my, Edward, król Anglii, nakazujemy to i to. W Biblii nie ma takiej formy. Nie mamy my, Dawid, my, Salomon. Nie mamy takiej formy. To jest wymysł późniejszy. Natomiast Bóg, mówiąc o sobie, używa słowa Elohim w liczbie mnogiej. Można oczywiście się nad tym nie zatrzymać, ale jest to przyczynek do ciekawych rozważań. W ogóle, kiedy mówimy o Bogu, nie chcę powiedzieć, że jestem zakłopotany, bo to chyba nie jest odpowiednie słowo, ale czuję się taki trochę, no czuję pewną taką, wiem, że mam swoje granice w poznaniu świata. Nie czuję się z tym wcale źle, naprawdę wcale się z tym źle nie czuję, po prostu uznaję rzeczywistość, jaka jest. I dobrze jest, jeżeli każdy człowiek to uznaje. No mniejsza o przykłady z życia, ale mam takie historie gdzieś, które mogłyby dać tego dobry dowód. Natomiast do czego zmierzam? Zobaczcie, kiedy Bóg mówi o sobie, to mówi o sobie zawsze w bardzo praktyczny sposób. Kiedy mówimy o Bogu, to mówimy o Bogu w działaniu. Jest człowiek, który ma problem i Bóg, który ten problem rozwiązuje. I Bóg nie jest osobą, która chce się teraz wypromować, nie wiadomo o sobie mówić. No tak czasami my mamy. Co słychać? Temat rzeka. Ja i ja. Bóg objawia siebie, bo człowiek powinien go poznać, ale to wszystko ma być tylko dla nas wielką pomocą. I widzimy na przykład taki etap w historii, gdzie pojawia się Jezus Chrystus, Syn Boży, działa w sposób, w zakresie, jak do tej pory nie można było go zobaczyć. Chociaż działał, zawsze działał. Przychodzi taka era działania Ducha Świętego, niezwykłego działania w mocy, a przecież zawsze działał, ale przyszedł szczególny czas, kiedy się objawił. Chodzi o co? Kiedy myślę o naturze Boga, to mam świadomość tego, że Bóg objawił nam tyle, ile chciał nam objawić. Tyle, ile potrzebujemy. I w tym zakresie, w jakim Bóg to objawił, ja to czytam, zastanawiam się, rozważam, przyjmuję. Jestem daleki od filozofowania. Dlatego powiedziałem, że na wiele pytań, które gdyby gdzieś tam się pojawiało o naturze Boga, jak to jest, jak te... Ja się staram nie wypowiadać, bo nie czuję się do tego upoważniony. Zresztą z tego najczęściej nic dobrego nie wynika. Natomiast są rzeczy, które Bóg objawił, które są jasne, które są jasnym przekazem pokazującym, że Duch Święty to jest istota, którą warto zaakceptować, przyjąć, uszanować, skorzystać z Jego obecności w naszym życiu, poddać Mu swoje życie, doświadczyć czegoś, co jest prawdziwe, duchowe, pełne mocy, pełne miłości, nadziei, tego wszystkiego, co On z sobą niesie. Bóg nam właśnie taką drogę znalazł, dobrą drogę, drogę, na której nie jesteśmy sami, a strach pomyśleć, gdybym był tej mocy Bożej, tego Ducha Świętego pozbawiony. Dobrze wiedzieć, kim jest Duch Święty. Dobrze jest wiedzieć, kim jest w moim życiu. I tego nam, tak jak powiedziałem na samym początku, w szczególny sposób życzę, żebyśmy doświadczali mocy Ducha Świętego. A pytanie, czy jesteś napełniony Duchem Świętym, żeby nie było konsternacją, lękiem, znakiem zapytania, żeby było czymś, co naprawdę jest takim przyczynkiem, by zanurzyć się w Boga, o którym często gdzieś w Starym Testamencie czytamy: przylgnijcie do mnie. W taki duchowy sposób możemy doświadczyć wielkiego, wielkiego Bożego wsparcia. I oby tak rzeczywiście w naszym życiu było. Także przez istotę, która została przeznaczona, w szczególny sposób wybrana do tego, żeby być z nami w każdej chwili naszego życia. Amen.